Michał Wiśniewski przestał chrzcić dzieci. Nam zdradza dlaczego. Michał Wiśniewski w rozmowie z Faktem przyznał, że życie religijne w jego rodzinie jest dość zawiłe. Muzyk wychował się w rodzinie chrześcijańskiej i był katolikiem. Już jako dorosły przeszedł jednak na protestantyzm i przestał chrzcić dzieci. Nam wyjawia, jaki był powód tej decyzji. Po przejściu na protestantyzm Michał Wiśniewski daje swoim dzieciom wolność wyboru kościoła i duchowej drogi. U mnie chrzczone były, a potem poszły do komunii tylko dzieci z Mandaryną, czyli Xavier i Fabien. Ja w pewnym momencie podjąłem decyzję o zmianie i dziś jestem protestantem, mówi nam Michał i przyznaje, że córki ze związku z Anną Świątczak nie przystępowały do sakramentów. Co Michał Wiśniewski sądzi o chrzczeniu dzieci? Związek Michała i Ani Świątczak trwał 5 lat. Para rozwiodła się w 2011 roku, a owocem ich małżeństwa są dwie córki. Ania od wielu lat. Pozwoli im na rozwijanie tej wiary w sobie. Falko podobnie, też nie był chrzczony. Chodzi przecież o to, by chrzest przyjąć świadomie, Jezus jest tego najlepszym przykładem, stwierdza Michał Wiśniewski.